speaker jest obowiązany prowadzić program przez cały swój czas dyżuru i jest zobowiązany do tego, żeby czytał te wszystkie teksty, które napływają w trakcie i nie ma możliwości jakiegoś wyboru, jest sam w programie przeważnie. Natomiast od roku 1981, kiedy przestałem być speakerem, wyrobiłem sobie jakąś taką pozycję człowieka, który ma możliwość wybierania rzeczy, które chce czytać, które może. I w związku z tym mam pewien luz w doborze materiałów. Głos bardzo często kojarzy się z określonym typem audycji i staram się, oprócz audycji literackich, specjalizować się, jeśli tak można powiedzieć, w audycjach muzyki poważnej. Bardzo dużo takich audycji prowadziłem podczas swojej pracy lektorskiej.